Co robisz, Marcinek? Moduję energię przed wywiadem. Działa. Pamiętajcie o moim kodzie zniżkowym PoliZombie15 na minus 15% zniżki na wszystko na sixpacknutrition.com. Ja lecę. Ja zaczynałem w ogóle od średniej 50 widzów. Wypuścić w ogóle film nawet, gadaliśmy na Netflixie, takie bungee bez cenzury. Bo ja byłem totalnym nerdem przed kompem, wiesz, 20 godzin na kompie. Od 5 roku życia byłeś sparingi, wiesz, za dzieciaka, jakieś tarcze. Jeżeli coś miałoby się stać, to tylko i wyłącznie... Jemu. Przez przypadek. Nie. Panie i panowie, jesteśmy w klubie Kohorta w Poznaniu, z nami Bandura, siemanko. Właśnie jesteśmy po krótkim treningu, sparingu. Co mogę powiedzieć? Jesteś w doskonałej formie przed swoim pojedynkiem z Piotrkiem Szyligiem. Miło to słyszeć. Zanim przejdziemy do pojedynku, cofniemy się trochę do twojej początków twojej działalności w internecie, bo ja jak sobie robiłem research po drodze jako prawdziwy rzetelny dziennikarz, tak, po wpisaniu Bandura wyszło, że to jakieś urządzenie. Muzyczne, tak, muzyczne. Więc to może ominiemy. A powiedz mi, jak w ogóle, bo ty zacząłeś od rapu. Tak. Jaki impuls pojawił się w twoim życiu, że zmieniłeś karierę rapera, tak, bo byłeś dość popularnym raperem, ja sam słuchałem paru twoich kawałków, na karierę streamera i youtubera, można powiedzieć, bo... Ty się teraz zajmujesz, prawda? Jakby straciłem zajawkę, po prostu zwyczajnie na muzykę, bo gdzieś tam mieliśmy duży pik. Duży, no mieliśmy milionowe wyświetlenia na kawałkach i potem gdzieś zaczęły te zasięgi spadać i tak dalej. A moi koledzy zawsze mówili, no ty masz taki zjebany łeb, że ty powinieneś to streamować, nie? Ja mówię, dobra, mam streamować i w pewnym momencie mówię, nie no dobra. Mówię, tu Mergani streamował, widziałem, że fajnie mu to wychodzi, zresztą to mój bardzo dobry przyjaciel. Mówię, kurde, może by wypadało, chociaż spróbować, nie? I chciałem, w ogóle moim zamysłem było streamować po to, żeby lepiej promować swoją muzykę. Żeby zostać streamerem, który będzie mógł promować swoją muzę, żeby ona gdzieś zawsze sięgała dalej, ale w pewnym momencie tak to zaczęło się rozwijać, a ja naprawdę tę zajawkę na muzykę po prostu straciłem. Już robiłem muzę, byłem raperem, ale nie pisałem kawałków, nie miałem o czym pisać, więc pojawiły się te streamy. No i naprawdę się w tym zakochałem i czułem to od samego początku i potem już doszedł tylko pomysł na YouTube i tak się kręci. Już stwierdziłem, że muzyka już nie jest dla mnie, bo uważam, jeżeli ktoś kocha coś robić i chce to robić, to robi to nawet w wolnej chwili, nie? A jeżeli ja nawet już nie pisałem kawałków w wolnej chwili, to po prostu czułem, że to jest mi niepotrzebne, już zwyczajnie straciłem, gdzieś się wypaliłem i poszedłem w streamerkę, której no, poświęciłem wszystko i jakby to mi sprawia radość, bym streamować cały czas. Nie? Czyli fani muzyki Bandury już nie mają na co doliczyć, jeżeli chodzi o twoje nowe kawałki? Jeżeli chodzi o moje nowe kawałki, to raczej pojawia się tylko u Hellfielda na gościnnie i powiedziałem sobie, że nagram tylko i wyłącznie solowe kawałki, jeżeli będą to na płycie Bungie, nie? Czyli Bandura Ginold, ale tak solowo Bandura już nie z uwagi szacunku do chłopaków z Krakausu, bo jakby im powiedziałem, że kończę działalność swoją muzyczną, solową. Nie? Nawet miałem zaproszenie gdzieś na płyty teraz, wiesz, jakichś innych raperów, powiedziałem sorry, z całym szacunkiem, ale nie, chyba że jako grupa Bungie, nie? Okej, okay. Czyli Ginold też rapuje? Nie. Ale nagraliśmy z SBZB Mafią kawałek Bungie i stwierdziliśmy, że kiedyś nagramy sobie wspólnie płytę po prostu, żeby mieć to zawsze gdzieś w swojej kolekcji, jakiś tam kolejny achievement i pamiątkę w życiu, nie? Spoko, no to czekamy na wasze wspólne produkcje. A powiedz mi, zacząłeś streamować, czy to od razu chwyciło, od razu ten pik popularności wystrzelił, czy to trwało trochę zanim ludzie cię poznali, zobaczyli jak, na czym opiera się twój content, tak? Bo wy macie mocno humorystyczny content, można porównać to trochę do Jackassa, tak? Bo robicie taki po tak? Polski. To, jak długo trwało, zanim to ugryzło bo teraz na tę chwilę jesteś jednym z największych streamerów i twórców w Polsce, tak? Sprawa wyglądała tak, że jakby chłopaki ode mnie streamowały, Mergani, tam był Multi i tak dalej, ekipa. Ja zaczynałem w ogóle od średniej 50 widzów, nie? I to już było tak, że jak Mergani mnie rajdował, czyli na przykład na Twitchu ma coś takiego, że jak ktoś kończy streama, to może przekazać ci twoich widzów. I mimo tych wszystkich, wiesz, rajdów i tak dalej, to pierwszy miesiąc miałem 50 średnią, drugi miesiąc 100, trzeci miesiąc 100. Więc jakby progresowało to z miesiąca na miesiąc. Nie było to tak, że odpaliłem streama, miałem 2000 ludzi i się kariera toczyła, tylko jakby konsekwentnie przez pół roku na przykład miałem już 500, średnio 1000, że jakby docierałem coraz do szerszej publiki, ale to nie jest tak, że byłem industry plantem, czyli że ktoś ci daje od razu... Stworzył cię po prostu. Tworzy cię, dziś jesteś i jutro już masz zasięgi. Nie, mimo tego, że moi koledzy mieli zasięgi, to ja i tak pracowałem dużo ciężką swoją pracą, wkładałem w te streamy,
No gdzie potem to już się rozwinęło, tak ze snowballowało, że po prostu było coraz lepiej, 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 lepiej. No i przyszedł taki pik, już po 5 tysięcy widzów chyba po roku w wakacje mi się wydarzy. Ja we wrześniu zacząłem, no to w wakacje już mieliśmy po 4 tysiące średnią i tak siedziałem sobie z Kubą, z Merganiem i z Ginoldem i mówię, tej, załóżmy kanał na YouTubie, że jakby no mamy tyle, każdy ma z nas tylu widzów, że tyle ludzi to ogląda, że jak my damy coś nowego, to stwierdziliśmy, ty, dawaj kanał robimy, nie? I wymyśliliśmy Bungee. Luźno, nie? No i chyba to, nieźle się przyjęło. Nie, i to był milowy krok, ale ja pamiętam, że ja to czułem, mówię, kurwa, przecież nie dość, że streamujemy, trzeba mieć coś jeszcze, nie? Zróbmy popieprzonego YouTube'a, no i wymyśliliśmy, że powiększymy sobie usta. Tata nie był zadowolony. To są już po powiększeniu te... I zeszły, już okay. Rok minął. No i właśnie przejdźmy do waszego kontentu. Tworzycie dość popierdolony kontent, nie bójmy się tego powiedzieć, tak? No ja porównałem was do Jackassa albo Dirty Sanchez, był kiedyś bardziej hardkorowy, ale to może niewiele osób pamiętać. Powiedz mi tak, przygotowujesz się do walki. Czy ty nadal robisz te pojebane challenge, jak zjeżdżanie z górki na jakichś różnych przedmiotach, czy domyślam się, że włodarze byliby też niepocieszeni, gdybyś sobie złamał nogę, na przykład zjeżdżając w wannie z jakiejś góry, tak? Słuchaj, niepocieszony najbardziej to byłbym ja, że trenuję i jakaś głupia kontuzja. Nie, jakby zmniejszyliśmy w ogóle ilość odcinków do jednego w tygodniu, z takiej uwagi, że są treningi i wolimy też dawać lepszy content, ale też jakby mamy dogadane, że nie róbmy żadnych hardkorowych, głupich rzeczy. Jeszcze tam jak było 4 miesiące do walki, to jeszcze się podejmowałem, ale teraz nawet w najnowszym filmie, który wyjdzie, też jest zaznaczone, że słuchajcie, musimy chwilę odstąpić ekstremalnych challenge'y, bo po prostu jestem blisko walki i szkoda byłoby sobie przez, wiesz, możesz tyle rzeczy zrobić, a wymyślić coś tak głupiego, żeby sobie zrobić krzywdę przed walką, nie? Więc jakby troszkę zeszliśmy, poszliśmy w te bardziej humorystyczne, niż jeżeli robienie sobie stricte samej krzywdy, więc odpuściliśmy, ale no my byśmy chcieli kiedyś wypuścić w ogóle film nawet, gadaliśmy na Netflixie, takie bungee bez cenzury, bo jednak to, co mówisz, Jackassi byli na totalnym grubasie. YouTube niektórych treści nie przepuścił. Nie przepuszcza, tak? Dużo treści, nawet nie niektórych, ale kiedyś byśmy chcieli stworzyć taki film, że jest totalnie zero cenzury, bo uwierz mi, to, co jest na obrazku, to jest operator Gumiś, on ci powie, że to jest nic, a pomysłów, które nie można puścić na YouTubie, jest mnóstwo. No nie? Właśnie, kto to wymyśla? Za większość odpowiada Mergani, w 95%, czasami nam coś wpadnie. A konsultuje to z wami przed wykonaniem, czy stawia was po prostu Stawia nas przed faktem dokonanym. Niektóre są rzeczy, które musi mi powiedzieć, bo jak ja słyszę, że jest na grubo, to ja od razu mówię, słuchaj stary, ja ćwiczę z różnymi chłopakami, nie? Na sali, nie? Niewiele jest cię w stanie zaskoczyć, tak? Więc nie chciał też, żebym kiedyś pójść na salę i powiedzieć, ty, weź pierdalaj, nie? Z tego, co się dowiedziałem, był taki jeden challenge, który dość przekręcił twoją, że tak powiem, czy on nadal... Aha. Nie ma! Nie ma! Nie ma! Damian ma, wiesz, chłopaki z Lecha, Damian i tak dalej, wiesz, jednak jesteśmy w Poznaniu, kiedyś wszedłem... Nie chciałbyś stracić nogi po prostu. Nie chciałem stracić na nogi, ale kiedyś wszedłem, wiesz, chłopaki też z sali, kibice, okazuje, wiesz, kiedyś powiedzieli mi, że oglądają odcinki i tak dalej, ja wiesz, tak widzę, że gadają o odcinkach, wszystkich gadają, tylko nie o tym, nie? I tak usiedzieliśmy w 4-5 i mówię, no my kręciliśmy jeszcze taki odcinek, że wydzierali mi logo Legii, nie? Tak jak wszyscy się śmiali, wszyscy... Nikt nic nie gada, ja mówię, kurwa, mogłem nie gadać, tego chyba nie widzieli, nie? A ojciec mi co drugi dzień dzwonił i mówi, słuchaj, kurwa, usuwaj ten tatuaż. I ja mówię, no nie mam terminu. Człowieku, pójdę do towarzystwa, masz to zasłonić, nie? Także to był taki odcinek, że się chwyciłem za... Na krawędzi, że tak powiem, stopałeś po krawędzi. No, ja mi się słabo zrobiło, nie? No i mam obiecane mamy, że nigdy nie przebiorę się za babę, nie? Także okay. Zawsze rodziną zawsze ja mówię tak, słuchaj, ty jeszcze z Poznaniu, nikt cię nie zna, mówię, ty będziesz się przebierał. Na tym odcinku Gino przebrał się za kobietę. Była pewna niejasna sytuacja, o której dyskutowaliśmy jadąc do ciebie. Tam była sytuacja, że podjechał jakiś dżentelmen do was. Tak. Nie wiem, czy chciał skorzystać, nie, czy po prostu zwrócił wam uwagę, że robicie konkurencję jego... Wydaje mi się, w ogóle było tak, że ten drugi gość, co podjechał cały wydziarany po szyję, pod ten, podjechał, spojrzał, wziął telefon,
I zaczął wyjeżdżać i dźwignął mówi, spierdalamy, nie? Mówię, zaraz przyjadą, wiesz, nie wiem, kto ci przyjedzie. No, dokładnie, wiesz, no mówię się, to są jakieś tam tereny, nie? Wiesz, jak znaczy, plemiona, gdzie to jest nasze, dokładnie, dokładnie. A tu stoi jakaś gruda i nikt nie ma wysiada, nie? Dokładnie. Nie, to wtedy żeśmy... I jeszcze bije rekordy, kurczę. No ja, i wtedy zawinęliśmy Mandżur i faktycznie to nie było udawane czy pod film, nie? My też mieliśmy dla ciebie challenge, który ze względu na to, że nie blisko jest walka, możemy zdradzić? Mamy najobrzydliwszą kawę na świecie, no. Po której się żyga i chcieliśmy ją przywieźć, ale stwierdziliśmy, że za blisko do walki może obstrukcje żołądkowe byłyby po prostu nie na miejscu. Jest taka kawa? Zostawimy ją na następny raz, jak przyjedziemy do ciebie. Najbardziej śmierdząca kawa na świecie. Oh, jak się nazywa ten owoc? Dorian? Z Doriana. A, słyszałem o tym. Słyszałem o tym. Więc będziemy mieli coś, coś na następny odcinek. No szkoda, że walka. Ja lubię. Ja ci powiem lepiej. Ja na przykład jestem z ekipy Sten, który te wszystkie obrzydliwe rzeczy, czy robale, czy ten, czy zawsze je, nie? Także... Do odważnych świat należy, jak to mówię. Do odważnych lub głupich. Słuchaj, ja jadłem... I głupich świat należy. Najgłupsza i najobrzydliwsza rzecz, jaką jadłem, to było... Słuchajcie, ja gadałem, czy nie? Nie, słuchaj. Najobrzydliwsza rzecz była, to był przysmak z Wietnamu. Miałeś pisklaka. Normalnie, wiesz, przed wykluciem, nie normalnie pisklak, miał kłaki, wiesz, taki tylko kłaczki, dziób, oczy, wiesz. I to jest wietnamski przysmak na potencję w ogóle, czy jakiś tam afrodyzjak i normalnie był ugotowany, nie? Więc jak obierałeś to jajko, widziałeś to, wsadziłeś to do buzi i to pękało, czujesz jak grzesz go. To było w Polsce? Jadłeś to w Polsce? Tak, w Polsce to jadłem. Gdzie można na takiej przysmaki skosztować? Kurde, mogę napisać i ci powiem. Ciekawe doświadczenie. Weźmiemy na Sixpacka na fakturkę i sobie spróbujemy. Wiesz, dla mnie pizzę z kocią karmą, śledziem i ten to nie jest o nic od tego, nie? Teraz będziemy przejść na trochę nudniejsze tematy, czyli na najbliższą walkę. No i w ogóle tematy około sportowe. No. No bo ty się wywodzisz z rugby, tak? Tak. Jak zaczęła się twoja kariera i jak się skończyła? No bo... Nie oszukujmy się, że twoje umiejętności sportowe, które teraz przekładasz na sporty walki, które są niepodważalne, no. Wywodzą się stamtąd, tak? No, zapałeś pewną sprawność ruchową, którą przekładasz teraz na sporty walki. No. Jak to się zaczęło, jak to się skończyło? Bo tego ludzie pewnie są ciekawi. Czy to jest po prostu natłok obowiązków i nie było czasu, czy... Nie. Ja miałem tak, że zacząłem trenować, w ogóle ojciec mi wziął, trochę dał mi zapasy, jakieś takie, wiesz, jak to każdy młody chłopak, nie? W tamtych czasach, bo teraz to nie każdy, ale i poszedłem na rugby. To ojciec mnie na siłę nosił, nie? Za szmaty, ja byłem totalnym nerdem przed kompem, wiesz, 20 godzin na kompie, za szmaty, mówi, kurwa, na trening, nie? Ja mówię, nie chcę, kurwa, na trening idziesz, nie? Ja mówię, nie chcę chodzić, nie? Ale chodziłem i rugby tak wykształtowało mój charakter, że po pewnym czasie, wiesz, już czułem się, że kurwa, to jest to, czujesz się lepiej, jednak sport drużynowy, jeszcze rugby, który jest męskim sportem, zresztą pozdrawiam trenera Domina Machlika, wiesz, i wjechała mi ta zajawka i chyba z 10 lat trenowałem, byłem w reprezentacji Polski, grałem w Ekstralidze, byłem, myślę, że w tamtych czasach też jednym z topowych juniorów w Polsce. No ale wiesz jak to jest, zerwałem raz więzadło w prawej nodze, nie? Kiedyś nie było tak jak teraz trenerów, jak przygotowania motoryczne, prace na gumach. Wtedy ci trener kazał, wiesz, ja jechałem na kadrę Polski, kładł ci martwy ciąg, położył ci 100 kg rób. Jak? No jak, tak, nie? I te kontuzje się nawarstwiały i zerwałem jedno wiązadło, rok przerwy, wiesz, jak to jest ACL. Nie jestem Cristiano Ronaldo, że mnie poskładają na drugi dzień i w 3 miesiące jesteś nowy, masz 60 fizjoterapeutów. Rok przerwy, wróciłem do jeszcze lepszej formy niż przed lewą nogą, przed tą nogą i zerwałem drugi raz, nie? Mówię, jest dramat, nie? A top forma była top. Wróciłem jeszcze raz, jestem uparty, nie? No ale rozwaliłem sobie bark, mi wypadał, co kogoś, wiesz, złapałem, bo też nie było tych gum, wzmacniań, to były czasy 15... No, czerstwa siłownia nikt ci... Jak coś boli, to po prostu rozruszaj, rozbiegaj. Wiesz, i rozwaliłem jeden bark i co łapałem kogoś, to mi wypadał. Nie mam go zoperowanego nawet, a mogę boksować, czyli jednak to była kwestia, żeby ktoś mnie wzmocnił. No i powiedziałem sobie, dobra, jak z drugą ręką mi się to dzieje, mówię, to już to p***dolę, bo miałem 19 lat. Mówię, mam dosyć, nie ma z tego pieniędzy. W ogóle było już dogadane, że miałem grać, wylecieć do Anglii, gdzieś były plany, żeby może gdzieś do jakiegoś klubu w Anglii, ale no rozwaliłem drugi bark i to słuchaj, rozwaliłem. Zawsze kontuzję robiłem najgłupiej, jak się dało. To szedłem na boisku, zerwałem tu, się potknąłem na trawie, kładąc punkty tu, jakaś bzdura, nie? No i tu graliśmy w zimą, jak to w sezonie zimowym rugby, na koniec piłka ręczna, nie? Piłką do rugby rzuciłem, poszedł bark i powiedziałem sobie,
dobra, zaczynam, idę w ten rap, bo wtedy już sobie raczkowałem gdzieś na muzycznie, mówię, kurde, chciałbym być w sumie raperem i gdzieś może być w przyszłości sławny, nie? Robiąc muzę, no i po prostu stwierdziłem, że ani z tego pieniędzy nie ma, więcej już potem to przynosiło smutku niż radości, bo wiesz, ty kumple na kadrze, ty kurwa w szpitalu, nie? Wiecznie rekonwalescencja, no i odpuściłem, nie? Ale też bardzo dużo chłopaków, topowych graczy z tamtych czasów, moich zresztą bardzo bliskich przyjaciół, wtedy to też kontuzje ich podżerały, nie? A kiedy zaczęły się sporty walki? Mniej więcej jak skończyło się to, być równocześnie? Nie, ja to sporty walki, to ja mam zdjęcie, jak miałem z 4 lata z rękawicach z moim wtedy kolegą Bodziem, ojciec zakładał nam rękawice takie jakieś amerykańskie, stare, wiesz, już od 5 roku życia były sparingi, wiesz, za dzieciaka, jakieś tarcze, wchodzenie do pokoju z jakimś pasem, wiesz, mistrz świata, z ojcem się tukłem. I w sumie to tylko tak trenowałem sporty walki, jeżeli chodzi o boks. I gdzieś może w wieku tam 17 lat, z 2 lata chodziłem do MMA Devil na K1, gdzieś tam poza jeszcze jiu-jitsu się przetarłem, ale stricte sportu walki nigdy nie trenowałem. Po prostu wydaje mi się, mam takie przeczucie, że po prostu jak wiesz, masz do czegoś talent i wiesz, że to jest to, to ja mam tak z boksem, nie? Że ja czuję to, że gdybym nie trenował tego rugby, to gdzieś bym daleko zaszedł, będąc bokserem, bo ja to po prostu czuję, mogę, wiesz, upaść się do 126 kilo, nigdy nie chodziłem na profesjonalną salę bokserską, ćwiczę 4 miesiące i ja czuję, że kurwa, ręce chodzą mi tak. Chodzę, ja czuję się, jakbym trenował to x lat, nie? Zresztą potrafię robić z chłopakami, którzy robią to całe życie i nie czuję, żeby byli ode mnie na przykład lepsi, nie? Niektórzy, nie? I czuję, że no, to chyba po prostu muszę to mieć, ale stricte nie trenowałem sportu walki dłużej niż taka jeden, nie? Dużo wspomniałeś o swoim tacie, który najpierw to zaciągnął cię siłą na rugby, potem boks. Ja byłem taki, że... aktualnie swoim trenerem z tego, to widzę. Tak. Jak wy się w ogóle dogadujecie na macie, bo widzę, że to jest tak naprawdę koleżeńska relacja. Czy tata potrafi się wkurwić na ciebie, jak się obijasz i potrafi za ucho jeszcze złapać? U nas wygląda tak, nie? Jak przygotowałem się do pierwszej walki, no to byłem upasiony. To każdy trening, to ja nie potrafiłem się nie uśmiechać, nie? Więc był zatarg, co trening był zatarg, nie było gadane, ojciec tylko... On mówi tak, ja się nie odzwolę, nie odezwać i zróbmy ten trening, wyjdźmy, rozejdźmy się, zrób, nie? Ale jak już taka forma jest, że mam faktycznie tą formę i to się super dogadujemy i zawsze się dogadywaliśmy. Wiadomo, są momenty, że muszę wstać na 10, a u mnie na 10 to jest jak na 6 rano. Środek nocy. Czasami się jakieś tam na środek nocy muszę wstać wcześniej, nie? I czasami tam jakieś lekkie zgrzyty są, ale no, najlepiej na świecie, nie? No i to jest bardzo fajna relacja trenera, zawodnika i ojca z synem. No. Przejdźmy do twojego kolejnego pojedynku, no bo pierwszy pojedynek, jaki był, wszyscy widzieli. Ja też, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, na początku, jak zobaczyłem twój sparring bodajże z owcą, tak, stwierdziłem, że no, wydaje mi się, że jednak Alan swoim doświadczeniem może mieć tutaj dużą przewagę nad tobą. W walce okazało się, że wyglądałeś zupełnie inaczej, zupełnie inny zawodnik wyszedł do tego pojedynku niż wtedy w tym sparingu z owcą. Udało cię wygrać w bardzo dobrym stylu. Tak, ale i tak nie byłem z siebie, że byliśmy z siebie zadowoleni, bo to była fajna wygrana, ale i to i tak nie było to, co chciałbym i to, co potrafiłem na tamten czas, bo mimo tego, że na przykład nie stresowałem się do tej walki, bo to sobie poukładałem w głowę, że serio wszedłem do oktagonu, ludzie nie pamiętają wyjścia do oktagonu, ja czułem light, mówię, wstał rano, zjeść śniadanie. To jednak słyszałem dużo podpowiedzi narożnika, ale miałem coś takiego, że pierwszy raz w ogóle tłukłem się na 100% w tych, wiesz, nawet już nie w bułkach, tylko w rękawicach DMA i dużo wolałem czegoś nie zrobić, niż popełnić jakiś błąd, bo kurwa, tak w sumie nigdy nie dostałem tak z całej petardy z takiej rękawicy, więc jak to jest, nie? Więc, no ale fajnie udało się. No a urochy moje rękawice są takie, że tego nie czujesz, tylko po prostu się odłączy, jak cię... No i właśnie, i tak jak oglądałem walkę, gdzieś dostawałem te ciosy, niektórych nie czułem, tak jak dostałem 2 bomby nawet tu w głowę, to pamiętam jak dziś, że stanąłem, spojrzałem i mówię tak, gdzie ja kurwa jestem, nie? Co się dzieje, nie? Mówię, nie muszę przetrwać, mówię, nie ma opcji, nie? Ale szybko wróciłem, no. Kolejny pojedynek z Piotrem Szyligą, zawodnikiem, który
posiada zdecydowanie bardziej nokautujący cios niż Alan. Wiem, że przygotowujesz się sumiennie pod niego, bo zrobiliśmy przed chwilą razem trening, jesteś w bardzo dobrej formie. Uważasz, że Shelly Guy jest cię w stanie czymś zaskoczyć, czy jest na tyle przewidywalny? No bo jednak, jak walczy Piotr Shelly Guy, każdy widzi. Bardzo mocny cep, z rozbiegu, 2-3 ciosy i czekanie znowu. Czy ty obawiasz się tego, że on może cię trafić i cię znokautować? Nie, no wiadomo, wiesz, jak sam wychodzisz do walki, zawsze masz z tyłu głowy, że może się coś wydarzyć, ale bardziej myślę, że jeżeli coś miałoby się stać, to tylko i wyłącznie jemu. Przez przypadek. Nie, to wiadomo, takie jest nastawienie, ale tylko i wyłącznie przez jakąś totalną głupotę i totalnego farta, no bo jednak te ciosy, myślę, są silne, przewidywalne i jeżeli tylko będę myślał i nie będę w jakichś głupich rzeczy swoich wymysłów jakichś dodawał, gdzie staram się nad tą głową pracować, to myślę, że to będzie walka do jednej bramki, nie? Bo jednak to ja też mam ten, ja naprawdę mam cios nokautujący. No, zdążyłem się przekonać, że masz... A robiliśmy na 10%, 15%. Damian ci powie, że EPA jest w ręce, nie? Jest, i wiesz, na przykład tak jak przy pierwszych przygotowaniach nigdy nikt mi nie powiedział, że kurwa, masz siłę, tak teraz gdzie nie idę, to wiesz, robię z obcymi, mówią, ja pierdolę, mówię, co ty masz w tych łapach, nie? Ale to jest też wina tego, że jest ta kategoria open, a ja jestem ciężki, dla mnie 94 kilo to jest za mało, jeśli człowiek miał 16 lat i teraz faktycznie lubię być duży, ciężki i myślę, że tylko i wyłącznie może mnie nie zaskoczyć, ale jakimś głupim... fartownym ciosem może, ale tak to, jesteśmy przygotowani. Jasne. Powiedz mi, czy ty będziesz chciał utrzymać większą częstotliwość startów, czy ta częstotliwość, którą masz, czyli taka jedna walka na pół roku, czy cię satysfakcjonuje, czy chciałbyś jednak zwiększyć intensywność i mieć kilka walk w roku? Ja chciałbym zrobić, jeżeli się uda w przyszłym roku, dwie walki jeszcze na pewno, być może trzy, tylko żeby to się fajnie rozeszło czasowo, bo jednak jak utrzymuje się tą formę, to wiesz, jak ja zaczynałem znowu od 126 kilo, to 3 miesiące potrzebujesz, żeby w ogóle dojść do formy. Czyli nie? Jednak lepiej tą formę utrzymać. Lepiej utrzymać tą formę i chciałbym zrobić w przyszłym roku na pewno dwie walki, jak zdrowie pozwoli, być może trzecią, ale zobaczymy też, jak się bungee rozwinie, ale dwie na pewno jeszcze chciałbym zrobić i chciałbym też to zrobić jak najszybciej. A masz kogoś, kogo nie lubisz, kogo mu chciałbyś na co myślisz, abym go... Po prostu. Nie, ja nie mam tak. Ja nie mam z nikim z jakichś żadnych konfliktów. Ja też nie jestem taką osobą, co szuka konfliktów. Ja, jeżeli miałbym z kimś konflikt, to bym po prostu go wyjaśnił normalnie, poza klatką, a nie szukał walki. Więc nie mam. Są zawodnicy, z którymi kurczę, chciałbym, czy nie chciał się z nimi bić. No, ciężko jest w ogóle dla mnie teraz kogoś znaleźć, bo to też już gdzieś myślimy o przyszłości i już pojawiają się problemy. No tak, no ktoś musi być ciężki. Wiesz, to muszą być małe rękawice. Po drugie, ktoś musi być w miarę medialny, nie? Po trzecie, w tej walce najbliższej nie możesz się za dobrze pokazać, bo wtedy już większość osób chętnych odejdzie. No i wiesz, i na końcu zostanie Tybori i w sumie i kto jeszcze z frików, nie? Bo nie mówię o zawodowcach, bo może kiedyś, jeżeli wygram tą walkę, to fajnie byłoby też się zmierzyć z zawodowcem. Myślę, że to było takie zwieńczenie fajne z testowania swoich sił, nie? Pewnie. Trzymamy w takim razie kciuki. Do zachęcania, do zasubskrybowania kanału Bungee raczej nie musimy, bo jeżeli nie obserwujecie Bungee, to wy nie mieszkacie w jaskini albo zbliżcie spod kamienia właśnie. Więc nie musimy zachęcać. Także subskrybujcie ten kanał. Subskrybujcie kanał Sixpack TV. Bandura. Dziękuję bardzo. Marcin Wrzosek. To był Sixpack TV. Dzięki bardzo.